Katolicka Biblia zawiera prawdę. Dzisiaj temat mszy świętej. Zapraszam. Dzisiaj kilka cytatów, jakie udało mi się znaleźć w tej małej broszurce na temat mszy świętej. I w zasadzie one są w większości z listu do Hebrajczyków. Więc zachęcam, jeżeli macie Słowo Boże, jeżeli macie najlepiej Biblię Tysiąclecia, to sobie otwórzcie. Będziemy mieli identyczny tekst przed sobą. I chciałbym zacząć od listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, od 11 wersu. 11 i 12 wers, pozwólcie, że zacytuję. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozów i cielców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Raz na zawsze. Kolejny cytat, także list do Hebrajczyków, czyli do Żydów. 9 rozdział od 24 wersu do 28. Zacytuję. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie po to, aby się często miał ofiarować jako arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z cudzą krwią, inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Raz jeden był ofiarowany. Trzeci fragment też z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 10 do 14 wersu. Cytuję. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy Boga, oczekując aż nieprzyjaciele Jego staną się pod nóżkiem stóp Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Co ważne, tutaj autor listu do Hebrajczyków wspomina o kapłanach Starego Testamentu. Tu nie ma mowy o kapłanach w Nowym Testamencie. To są starotestamentalni kapłani, którzy pochodzili z rodu Lewiego. I ostatni fragment, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 18 wers. Zacytuję go. A gdzie zaś jest ich odpuszczenie grzechów, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiar za grzechy. Zachęcam, weźcie swoje Biblię, swoje Pismo Święte i sprawdźcie. I czytajcie jak najczęściej, jak najwięcej Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest prawdą. Zapraszam. I do usłyszenia, i do zobaczenia.